Jeśli chcecie, żeby Wasze zdjęcia były zachowywane w tej normalnej postaci, w postaci formatu JPG, musicie wejść w ustawienia, aparat, formaty i tam kliknąć najbardziej zgodne. W następnym odcinku pokażę, jak przekonwertować już zrobione zdjęcia w formacie HEIC na JPG. Jeśli ten poradnik pomógł Wam, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał.